Hydrotrak i ROW Rybnik mają po 19 punktów, ale Radomianki rozegrały o jedno spotkanie więcej. ROW to jedyny niepokonany zespół. Wygrał 6 meczów i jeden zremisował. Na własnym boisku Rybniczanki nie straciły gola. To wszystko każe upatrywać faworyta w drużynie lidera. Zobaczymy, w jakim miejscu jesteśmy, ale mówię, cały czas naszym takim planem minimum to jest bycie w tej pierwszej piątce, bo mówię, ta reorganizacja trochę taka jest przytłaczająca i gdzieś tam ona z tyłu cały czas ciąży i mówię, no piąte miejsce to jest taki plan minimum i tego się trzymamy cały czas. Hydrotrak ma w swoim składzie kilka utalentowanych młodych piłkarek. Od ich postawy często zależą wyniki radomskiej ekipy. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tam zaprezentować się jak najlepiej i przywieźć jakiś korzystny wynik z Rybnika. Spotkanie ROW Rybnik Hydrotrak Radom odbędzie się w sobotę. Początek o godzinie 14:00.